Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Panie Krzysztofie, podczas wywiadu z prezydentem Lechem Wałęsą usłyszałam, że może 1-2 pegiery były dochodowe, całą resztę trzeba było zlikwidować, bo ciągle się do nich dopłacało. Czy pan się zgodzi z tą opinią? Nie. Dopłacało się do górnictwa, do kolejnictwa, do wielu innych działów gospodarki. Natomiast mówienie, że tylko dopłacano do PGR-ów i PGR-y, jak to się ładnie w tamtym okresie mówiło, są garbem komunizmu, to mnie boli. I praktycznie wszystkich pracowników, którzy byli pracowani, pracowali w tamtym czasie, bo ci ludzie y, oddali swoje zdrowie w wielu wypadkach, bo wiadomo, w różnych, pracowało się na początku, jak zaczynałem, to przecież były proste maszyny, małe kiedy z biegiem lat ten sprzęt się odnawiał i coraz był bardziej wydajny i technicznie. Ja y, mam takie hasło i zawsze mówię i mówiłem, że trzeba zrobić, żeby się nie narobić. Trzeba zawsze dążyć do tego, żeby udoskonalać to. Natomiast słowa pana prezydenta, do tego jeszcze przyczynił się pan Balcerowicz, to bolą wszystkich. Mówienie takich... Powiem oficjalnie, bzdur, obrażając potężną masę ludzi, to jest samych pracowników, ale dzieci, rodziny, to przecież prawie 2 miliony. To co oni byli? Że oni Pracowali dla kogo? Pracowali dla Polski. A mówienie, że rolnicy. Mamy w tej chwili, że rolnicy też oddają gospodarstwa. To znaczy, gospodarstwo to ma być hektar, pasek, kilometr? Po podzielono pegiery. Stworzono w większości tą ziemię, jakoś tam zagospodarowano. Tą ziemię przejmowali w wielu wypadkach też cwaniacy. Ja, mam przykład, kiedy w Lubuskim powiedział nam tak: załóżcie spółdzielnię y, y, pracowniczą, to wy wam pomożemy. No więc y, agencja wtedy nam tu w Warszawie to podpowiedziała, zaczęliśmy, założyliśmy spółkę Empol. Znalazłem kontrahentów, którzy chcieliby z nami współpracować. Chcieliśmy produkować. Yy, paliwo, brykiety. I to Co? był początek lat 90. To nie, to już troszeczkę później było, ale na początku, yy, yy, mówię o tych, jak PGR-y, no, rozpędzono ludzi, tak opowiem brzydko. Nikt się nie przejmował tymi ludźmi. Ilu się załapało procent ludzi, którzy u, u dzierżawców? No, garstka. Garstka. Reszta, no, wypchnięto na emerytury tam tamte pomostówki i tak dalej. Mówienie, że ci ludzie nie chcą pracować. Owszem, jak ktoś miał do półbiedy 4-5 kilometrów, to półbiedy to czy dojechał rowerem, bo przecież w tamtym czasie i koleje, zlikwidowano połączenia autobusowe, to co rowerami, I, ale ci, co mieli 20-parę kilometrów, to jemu, dlaczego on nie szedł do pracy, nie jechał dalej? No bo jak on wydał na bilet i zarobił. Marne pieniądze, to wychodziło tak, że on jeszcze do tego interesu dopłacał, bo zasiłek był wyższy. Państwo nie zrobiło nic i władze poszczególnych rządów, żeby opracować sensowny projekt i go wrealizować pomocy temu środowisku. Na dzień dzisiejszy, jak pani redaktor jeździ, ziemia w miarę zagospodarowana. A co z budynkami? Mieszkania. A co z ludźmi? co z ludźmi, to jest najważniejsze. Wszystkie projekty, prowy, środki unijne, czy nawet ostatnio słynne te 250 milionów, gdzie poszły? Do gmin. Nie trafiło to bezpośrednio do tego środowiska. Robi się drogi, robi się kanalizacje, owszem trzeba, tylko że drogi to jest fundusz krajowy, nie gminy mają z tego pieniądze, a nie. Owszem, jakby zrobili drogę gdzieś przy osiedlu, robili drogi na osiedlu, ale tego się nie robi. Termomodernizacja. Ja cały czas powtarzam, od początku, jak jestem w związkach, zresztą na komisji Sejmowej w 2006 chyba, w roku powiedziałem, że mieszka mieszkania i bloki i, i te czworaki, i tak dalej, to jest bomba z opóźnionym zapłonem, bo to nam się wszystkim zemści, jeżeli będziemy pieniądze a my pchamy. Ostatnio te 250 milionów, 340 gminy. I co gminy robią? Ja mam program, kto dostał w Lubuski. Groposzła poszła na drogi. Zresztą dostałem ostatnio taką petycję od y, mieszkańców jednego z osiedli, gdzie w ich gminie pan wójt sobie przeznaczył pieniążki na budowę remizy. Tylko jest taka rzecz, że w tej miejscowości, nie było PGR-u. Owszem, są tam ludzie, tylko są górnicy kopalni węgla brunatnego. No tak, a program był skierowany do gmin, po na terenie których leżały, po były swoje gospodarstwa rolne. Ominięcie wszystkiego w jeden woreczek. A czemu nie stworzymy programu? Zresztą związek proponował wsparcie konkretnie środowiska popegeerowskiego. edukacji mówiliśmy, o budownictwie, o tworzeniu Mini Zakładów gminy nie mogły y, y, finansować chociażby właśnie termomodernizacji czy napraw y, tych y, budynków, które są naprawdę w opłakanym y, stanie, bowiem no, te budynki, jak mówią y, burmistrzowie wójtowie, są już własnością prywatną byłych pracowników PEG-ów, którzy wykupili y, te budynki na początku lat 90. bo też nie mieli innego wyjścia. No bo do tego zostali zmuszeni. Jest taka sytuacja, że na przykład u nas w Lubuskim chwalono się nowo, praktycznie 90 prawie przeszło procent, sprzedano. Mieszkań? Mieszkań, sprzedano. Ale y, przykładowo w Wielkopolsce zachodnio-pomorskim o wiele innych. Myśmy dostawali po 7-8 tysięcy na lokal przyjęty przez spółdzielnie, bo jak nie sprzedano, to przekazywano do spółdzielni. A teraz panie, to co wiem, w Wielkopolsce około 50-60. Ludziom uważam i ludzie powtarzają i mówią, i to mnie cieszy, że oni nie chcą ryb. Oni chcą wędki. I jeżeli rządzący będą dalej tak myśleli, to będą niedługo może sami musieli iść remontować te slumsy, które powstaną. Bo co, że my wybudujemy drogę, kanalizację, tylko że tam tych ludzi nie będzie zaraz. I trzeba będzie budować od nowa bloki, gdzieś tych ludzi trzeba podzielić. Bo na wsi, na wsi w tej chwili już jest trzecie pokolenie biedy zaczyna być. Tej po Pegierowskiej. Tak, bo o tym się mówi tylko przed wyborami. A już z rzadka nawet i przed wyborami. No. Ja powiem taki przykład, kiedy rozwalano Pegiery i to już było wiadomo, jako <coughs> byłem na spotkaniu, ponieważ Akademia Rolnicza w Poznaniu została nas zaprosiła tam jest profesorów. Zaprosił nas, jako, ponieważ Lubuskie, myśmy jako Środowodzici, Komina współpracowali z nimi cały czas, profesor Muśnicki na takie spotkanie. I wojewoda yy, Łęcki, jak dobrze pamiętam, powiedział tak. W takim gronie później mniejszym, bo tam był wykład jego na temat transformacji i tak dalej. I mówił tak, wy z Lubuskiego to padniecie bardzo szybko. Mówił, bo ja swoim kazałem spazać kapitał tylko, a odsetki co do tego. A nas duszono, że trzeba spłacać wszystko. I okazało się, i on miał rację. Tak samo jak on, u niego, to w, 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 w Wielkopolsce, zakładano spółdzielnie pracownicze, zakładano spółki pracownicze, które jeszcze do tej pory gdzie nigdzie funkcjonują. Chociaż bezmyślne działanie znowuż agencji czy KOWR, zabieranie te 30%, to dla mnie jest barbarzyństwo. No bo to są sytuacje. W 2011 roku weszła znowelizowana ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w której to zobowiązano tych, którzy dzierżawią ziemię ze Skarbu Państwa, że muszą oddać na rzecz rolników indywidualnych 30% areału. I nikt nie mówił o tym, w ogóle nie sprawdzano tego, ile tam jest osób zatrudnionych, jak te gospodarstwa funkcjonują, jakie mają zobowiązania, jakie zaciągnięte kredyty itd., tylko oddać 30%. Ci, którzy nie oddali, nie mają szansy na przedłużenie umowy dzierżawy. To też jest skandaliczne, że w Polsce nie doczekaliśmy się prawdziwej ustawy ustroju rolnym. Y, o dzierżawie też pokoleniowej, no, prawda? Się. Bo wiele spółek pracowniczych, y, właśnie teraz bardzo dobrze funkcjonujących ludzie pokazali, ci, którzy pracowali w PGR-ach, że potrafią, że potrafią świetnie gospodarować na ziemi, dbać o majątek skoro państwa, dzisiaj są pozbawiani szans na, na pracę. Zgadza się, bo jeżeli ustawy będą powstawały, przepraszam, że powiem, na marszałkowskiej, a nie z konsultacją społeczną z ludźmi, ja wiem, że w pewnych momentach pewne rzeczy przeginane są, ale uważam, od tego są nasi wybrańcy w postaci posłów i senatorów, żeby będąc w terenie, zbierali się i realnie do tych spraw podchodzili. No ale ile razy spotkał się Pan, yy, yy, widział Pan taki widok, że wybrańcy pojechali do byłych pracowników PGR-ów i spotkali się z nimi? To jest chyba rzadki, rzadki widok. Bardzo rzadki. Ja próbowałem, już pracując jako prezes spółdzielni, zapraszać posłów i europosła jednego zaprosiłem, udało się, że przedstawiać sytuację, jaka jest spółdzielnia. Bo przecież spółdzielnie powstałe po namieniu Pegierowskim nie mają szans korzystania ze środków unijnych. Ani prowu pierw, ani rozdania pierwszego, czy drugiego, czy teraz nawet mówiąc uczciwie tych słynnych 340 milionów. Jest taka rzecz, że wy, <coughs> burmistrzowie i wujtowie, zresztą ja byłem na konwencie burmistrzów u nas w Lubuskim. i ten temat żeśmy tu podnosili będąc kolegą. To na wprost, no słuchaj. No na pewno bliższe jest centrum niż tam jakieś wieś, czy, czy obieg folwark, 20 km oddalony. No tak, Polska Akademia Nauk, gościem tutaj był w naszym studiu profesor Wilkin mówił o tym, ale też i doktor Justyna Pokojska z Uniwersytetu Warszawskiego, że to są miejsca marginalizowane, społeczność margi marginalizowana i miejsca marginalizowane, że właściwie no Skupiamy się tylko na tym, co jest najbliżej gminy, zapominając o tym, że mnóstwo ludzi mieszka. No, dalej. dalej. Ja takie mam hasło i powtarzam go i będę powtarzał, dopóki jeszcze będziemy jak kto chciał słuchać, że środki trafiają do gminy, budynek gminy. W pierwszym rozdaniu to było do 50 metrów od gminy. No, teraz drugie no, trzeba było poszerzyć, no więc zrobiono 100, a może trochę więcej. A gdzie reszta? Czy gmina to jest promi? tych dwóch, trzech kilometrów, czy czterech i dla zbycia, no tam gdzieś jakąś drogę się zrobić że to są zadania gmin, a nie ze środków, które są przeznaczone. Dwa, w tych żadnych programach unijnych nie ma wpisane jako beneficjenci, jeszcze są spółdzielnie mieszkaniowe. A pytam się, a wspólnotę to co? Współdzielnie mieszkamy na dzień dzisiejszy, to są już tak samo właściciele pełni, bo mało w której spółdzielni ma udział czy w tej chwili kofr. Ja uważam, że te środki i wpuszcza się ludzi w maliny, podpuszcza się, że weźcie kredyt, to sobie robcie, robią spółdzielnie, zaciągają potężne kredyty. Banki w miarę jakoś do tego podchodzą, udzielają, ale niech teraz jedna, jedna, czy dru, jednej czy drugiej, trzeciej spółdzielni, wspólnocie, czy spółdzielni, ale głównie o wspólnoty mi w tej chwili chodzi. Nie zaczną płacić i co będzie? No bo jest niektóra, może to będzie, ale jest taka rzecz, ja znam przypadki, że no na 300-400 tysięcy wspólnoty się zadłużają. Znacząc na to, uważam, że w tych wypadkach powinien być z państwa. Państwo powinno wspierać takie działania. Bo za chwilę to, jak te się budynki zaczną walić, zresztą yy, pani rektor zna, jakie wyglądają te budynki, szczególnie małe bo te duże bloki jakieś to jeszcze tego, ale te małe to się zaczną walić i trzeba będzie budować, no bo co? Był taki moment, że myśmy proponowali jako związek, żeby w tych programach zapisać obiekty wiejskie, żeby mogły korzystać spółdzielnie wiejskie i tutaj, bo to było tylko wojskowe mogło, miejskie i powojskowe, żeby mogły korzystać spółdzielnie, ale odwracając do tego, bo tak to zakręciłem, żeby poprzez wojsko kupę budynków się wyzbywało. I proponowaliśmy, żeby agencja miała możliwość wykupu tych budynków, żeby w tych nieekonomicznie y, do remontu przenosić tych ludzi. To gdzieś w jednym czy dwóch województwach z tego, co wiem, pobudowano jeden czy dwa bloki, i to jest na tym koniec. Bo to nie jest zadanie agencji. Agencja w tej chwili czy KOWR mają jedno zadanie. Sprzedać i ściągnąć kasy. Ja uważam, że to jest dla skarbu państwa jest to dobre. Tylko zapomina się znowu o potężnej grupie ludzi, którym trzeba pomóc. Ci Którzy ludzie, wypracowywali ten majątek. Ten majątek, który wypracowali. Ja tutaj powiem może tak przeskakując, jedna rzecz. Kiedyś, jak były Pegiery, to myśmy potem dużą ilość pgr zresztą wspólnie z kooperacją z rolnikami, bo tu nie można dzielić wieś tajczy. No, ale jest cały czas podział. No, Pan wie, że on politycznie jest bardzo uzasadniony. No więc no właśnie to robią politycy, bo tam na dole ludzie się nie za bardzo ze sobą tak żerą, jak ci u góry. Jest taka rzecz, żeby <laughs> pomyśleli o tym. Ja cały czas mówię, że no myślenie ma przyszłość, tylko jakoś u nas nie widać u tych wszystkich po kolei decydentów, szczególnie do tego środowiska. Ale może to jest proste panie Krzysztofie. Środowisko w żaden sposób politykom nie zagrażało. Rozproszone w wielu miejscach w Polsce. Jak pan powiedział, początek lat 90., odcięta kolej, odcięte autobusy, ludzie bez telefonów. No jedna telewizja wtedy była, nie docierała prasa. No właściwie środowisko absolutnie nie zagrażające. W 98 roku powstała inicjatywa w Węgorzewie na Warmii i Mazurach powołania Związku Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Pan powołał y, oddział w Lubuskiem. Tak. Na początku 30 tysięcy osób przystąpiło do, do, no do tego. Tak, ponad tak. 30 tysięcy osób przystąpiło. Spotykaliście się Państwo, y, ogromną pracę wykonaliście, y, spotykaliście się z posłami, z, y, z ministrami i nic. Jaki, jaki był odzew? Bo co, za dużo chcecie? Yy, Odzew taki, no to, to pani tak to powiedziała, bo my chcemy pieniądze z kasy państwa. Tylko państwo zapomniało o tym, że państwo cały czas kupczy, przepraszam za to słowo, majątkiem, który był po Bo tak samo można powiedzieć, nie, nie dając ludziom nic za to. Stoczniowcy, górnicy, hutnicy dostali odprawy. Energetycy, Kolej... Energetycy bankowcy, tak samo. Pytanie. Ludzi z Pegierów potraktowano e, tak, jeszcze jedne, e, to były kobiety, e, które pracowały w zakładach włókienniczych w Łodzi. Kobiet, te, te włókniarki i ludzie z Pegierów nie otrzymali niczego. Zgadza się. I tu jest cała rzecz, że państwo powinno w końcu zrozumieć, bo jeszcze ziemia jest, że obiekty, tworzenie możliwości, tworzenia, bo mówią tak, a to sobie zakuście zakład pracy. Czy dwa hektary wam ziemi damy? Tylko pytanie, w którym miejscu, gdzie i jak? Ale przecież z tymi osławionymi już e, dwoma hektarami była sytuacja taka, że e, wchodziliśmy za chwilę do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. No i ta ustawa nie była zgodna z, z unijnymi przepisami. Mało tego wymagała od gmin. E, przestrzennych planów zagospodarowania, więc to wszystko się okazało jedną wielką klapą, ale gdzieś w przestrzeni publicznej zostało, że ludzie dostali dwa hektary, co nie jest prawdą. I tak i, i do tej pory to funkcjonuje. Co wy chcecie, jak chcieli dać? I to najgorsze, że słyszy się z ust polityków. Którzy nie mają świadomości, że to był bubel prawny. Tak, no ale to, co pani tak to powiedziała, funkcjonuje to w przestrzeni publicznej. Że jak to, co ci ludzie chcą? Ja uważam jedną rzecz że ludzie nie chcą ryb. Z wieloma ludźmi rozmawiałem. Jeżdżę praktycznie cały czas, spotykam się. Bo to było to hasło lat dziewięćdziesiątych. Koniec z rybami, teraz macie wziąć wędkę no. i łowić sami. Tylko, że zabrano narzędzia do zrobienia wędki. No zgadza się. Ja uważam jedną rzecz. Tak jak mówicie, załóżcie stanowiska, zróbcie sobie stanowiska pracy, jak teraz nieraz słyszę, to mi śmiech bierze. Tylko, że jak niektórzy chcieli... Tworzyć, to nie pozwolono. A teraz można by było. Tylko znowu to, co myśmy w tym projekcie jako związek, z, żeśmy opracowali, i projekt y, miał być dalej, tylko że jakoś to znowu łeb ukręcono, bo władza nie za bardzo miałaby na to wpływ. Znaczy wpływ niech by kontrolowała, co my robimy. Czemu nie dano nam tej szansy? To, że bano się, że my chcemy z budżetu państwa, znaczy nie budżetu, naszych pieniędzy. Te półtorej miliarda, żeby tym ludziom pomagać. No tak, ale słyszałam też na jednym ze spotkań, i to dosyć niedawno, bo raptem niespełna dwa lata temu, jak minister rolnictwa z pytaniem, kiedy padło, kiedy, będą zadość, kiedy będzie zadośćuczynienie odszkodowania dla byłych pracowników PEG-erów, usłyszałam, no co kupią sobie anteny satelitarne. Nikt nie pytał górników, nikt nie pytał stoczniowców, nikt nie pytał hutników, co oni sobie za swoje odprawy. Kupują, tylko y, ta stygmatyzacja środowiska popegeerskiego wciąż istnieje. I ona istnieje bardzo silnie politycznie. Zgadza się. Ja uważam jedną rzecz, że ci ludzie, ja do siebie mogę mieć pretensje, że wtedy, kiedy wszyscy strajkowali, to myśmy też powinni zacząć blokować drogi, przestać obsiewać pola, przestać doić krowy, oprzątać inwentarz, może być, to tak teraz mówią, przyszli, zobaczyli. Ci ludzie mieli to przywiązanie do tej pracy, tak jak rolnik, tylko że rolnik był właścicielem, a pracownicy pgr byli robotnikami najemnymi. Trzeba by... Wtedy może by zobaczyli, jak to wygląda. Może wielu panów decydentów, ministrów, wiceministrów tak by wsiadło w autobus, samochód. Nie głównymi trasami na sygnale przejechać, a tak pojechać tymi bocznymi drogami na jedno, drugie, trzecie osiedle, porozmawiać z jednymi, z drugimi ludźmi. Szczególnie tam, gdzie jest dalej od większych skupisk miejskich. Tak, tak jak Pani redaktor, zresztą pamiętam ten film, który został puszczony na, w Sejmie, na Komisji Sejmowej do spraw byłych pracowników PGR. Ludzi pozbawiono pracy, ktoś przejął grunty, tylko za, na tych gruntach nic nie robi. Ja mam pytanie. Powołano agencję. To skąd się wziął twór Ton Agro? Ja sobie pozwoliłem yy, odszukać, bo tak mi w pamięci chodziło, że kiedyś był ra, raportniku odnośnie Ton Agro. Jeżeli czytam, że tam zatrudnieni byli w Ton Agro na umowę zlecenie pracownicy agencji, zresztą z własnego terenu. Przekazano najlepsze ziemie z agencji, wyłączono, bo Ton Agro będzie sprzedawać. A może trzeba było... Jako pośrednik, tak? Tak. Zresztą proponuję przeczytać ten artykuł, zresztą ja go nawet w nie mam, bo część wydrukowałem sobie z ciekawości. No to o czym mamy mówić? Powołana agencja, żeby w agencji tworzyć twór, wydać komuś pieniądze? Nikt to kwestionował, do tej pory cisza o tym. Przecież potężny majątek, sprzedać będzie na odprawy dla pracowników były. Panie Krzysztofie, pan miał 18 lat, jak rozpoczął pan pracę w państwowym gospodarstwie, związał się pan z, z premierami. Tak. I to ta pańska droga to jest droga z dawnego województwa Koszalińskiego, właśnie w Lubuskie. Ona tak. trwała kilka, kilka lat, ale ja wrócę do tego pierwszego pytania, które panu zadałam na wstępie naszej rozmowy. Bo Pan też był przez 5 lat rewidentem, czyli pan jeździł do różnych gospodarstw, widział pan to zarządzanie, jaki jest majątek i tak dalej. Czy pan się zgodzi z tym, że właśnie to po raz drugi zadaję właściwie panu to pytanie, że na początku lat 90. nie było nic w PGR? -ach? No przecież wielu ekonomistów podkreśla, że 89 rok to był rok bardzo dobry dla rolnictwa zarówno indywidualnego, jak i. Państwowego, z tym, że za chwilę, w grudniu, wchodził plan y, profesora Balcerowicza, no i PGR miał być odcięty od wszystkiego, od finansowania, no właściwie miało nie zostać tam nic. Y, powiem tak, y, pracując w rewizją, mnie też nauczyła czegoś. Poznałem i dobre, i złe. Bo nie mówmy, że wszystkie gospodarstwa były idealne. W kombinatach były też dobre zakłady, i były słabsze. Tylko, że jak to było w kupce, to ta średnia, no I tak, te, w jednym mogła być lepsza ziemia, w drugim gorsza. Tego. Tak, zarządzanie, no to wszystko i, razem. I to, ale jest taka rzecz, generalnie trzeba powiedzieć, że Pegiery nie były nigdy garbem komunizmu. Nie były. I uważam, że. Yy, Może w to, tym sensie garbem, że one powstały. Yy, no dobrze, ale jeżeli można było jak po wojnie, no to mogli zasiedlić wszystkie ziemie rolnikami. Przecież na dzień dzisiejszy był później okres czasu, że rolnicy na przykład oddawali za emerytury ziemię. To był taki przykład, jak jeszcze będąc z gospodarstwem wilkowo, Przejąłem prawie 300 hektarów ziemi, bo rolnicy oddawali. No też nie mieli innego wyjścia, że móc przejść na emeryturę. No taki też był system. No tak, no, ale jeżeli miał małe gospodarstwo, to on z czego miał wyżyć? Ja też były sytuacje, że pomagałem rolnikowi. Zmarł rolnik. Dobry rolnik. I trzeba było, no, żniwa. Ta jedna kobieta została z piątka czy szóstka dzieci. I przychodzi, no ona ma problem, bo miała kombajnu, kółka i nie mogłem, wie, wie pani, pani skosimy. Wysłałem, skosili. Nawet była taka sytuacja, że dla księdza skosiłem. Bo nawet kółka nikt nie chciał mu skosić. Kiedy towarzysze mnie do sekretariatu powiatowego wyzwali, co ja robię, I ja mówię, czy tam jest pisane, że to jest to, a to? To jest zboże, to trzeba zebrać. I polskie zboże. Polskie zboże. No i się okazało, no, oprócz tego, że tam trochę nakłapali na mnie, to się skończyło na tym. I uważam, cały czas przecież były umowy te na Rolnicy produkowali prosięta. Myśmy w kombinacie kopowali, odchowywaliśmy do dużych tuczników. Ja u siebie na przykład prowadziłem tucz letni. I, i, I to funkcjonowało. Cie lętaśmy byśmy odchowywali, bazę eksportu Przecież tego ży żywności, bynajmniej w naszym kombinacie siewozińskim było bardzo dużo. Przecież mieliśmy samych matek chyba, owiec mówię, około 10 tysięcy. Z tym, że mieliśmy stada zarodowe i były y, też produkcyjne. Nie? Ja u siebie miałem w Wilkowie 1500 matek fermy dużą. Nie? I to szło najprostsze, sprzedawano skopki sprzedawano od tego. Tylko trzeba było stworzyć warunki tym ludziom dalszej pracy. Nie mówić, że, że tego, tylko dać im możliwość. A nie mówić, że on dostaniecie zasiłki, dostaniecie odprawy. I co dalej? I, a jeszcze jak jest 30 km czy 20 parę do jakiegoś centrum, nie ma autobusu, nie ma pociągu i mówi się, że on, nie chce, on jest leniwy, nie chce iść do pracy. Ja mam taki przykład. Kiedy Urząd Pracy Zorganizował szkolenie dla kobiet. No i te kobiety jak przyjechały, no, bo ich tam dowieziono, no to co, do miasta, no to wyskoczyły na zakupy. To pani kierownik Urzędu Pracy miała do mnie pretensje. No tak mówicie, że wy chcecie szkolić, tych ludzi przysyłacie, a oni idą, lecą po zakupy. Ja mówię, to jest jedyna szansa. Co się stało, że one tam wyskoczyły? Bo miały możliwość. Tylko że tak. Takie myślenie wielu urzędników. Ja zawsze mówię, że jeżeli nie zaczniemy dalej myśleć, będziemy myśleć tak jak do tej pory, to będziemy mieli potężne rozwarstwienie społeczeństwa. Ale ono się już dzieje. Ono dzieje się, tylko że, Pani rektor, ono może w tych większych skupiskach tego tak nie widać, ale przez zakłady, gdzie były budowane? Czy fermy, czy tak dalej? Przecież ile budynków fermowych leży odłogiem? Znaczy, wali się już, obory i tak dalej. Sam my, no, my jako Polska byliśmy eksporterem za komuny. Trzody, bydła, owiec. A teraz o zgrozo. my jesteśmy importerem. Ja nie, nie tak dawno rozmawiałem z dużym takim właścicielem, co ma dużą trzodę, fermę trzody chlewnej, i on mówi, że zamiast sprzedawać, to kupujemy. I co? Tych rolników, starych niby rolnicy zrozumieli. Bo jeżeli im przewożą prosięta, przywiozą im pasze, a on ma tylko dać robotę i to, to nie jest wykorzystywany? Gdzie są związki rolnicze, które powinny dbać o to, wspomóc tą produkcją? No ale akurat y, związki rolnicze, Panie Krzysztofie, są widoczne na ulicach. Y, natomiast y, przez lata nie byli widoczni ludzie z byłych państwowych gospodarstw rolnych i może dlatego jest taka stagnacja w tym temacie, że nikt się tym specjalnie nie zajmuje, bo po prostu to nikomu nie zagraża politycznie, ale też i społecznie. I słuszna uwaga Pani redaktor, to może zaczniemy tych ludzi, żeby wyszli na ulicę, na drogi, ale czy tam jest cel? No właśnie. Czy, czy tym jest cel, czy jest ten środek do tego, żeby poradzić tym byt? Czy jeżeli mamy... Posłów, senatorów, mamy urzędy wojewódzkie, które są bezpośrednio, one powinny, mamy urzędy marszałkowskie. I mamy potężne pieniądze, które wpłynęły do Polski z Unii. No tak, ale one nie były dedykowane w żaden sposób tak, na tereny popęgerowskie. W każdym We wszystkich strategiach nie ma w ogóle słowa o tym. Nasze starania jako związek to tak jest tak jako ścianę grochem. Wyszli drzwi, zamknęli, dobra. Szyżyk. Jeszcze żyją. Jeszcze żyją. Co nie? Ale już niedługo jest coraz mniej. Widocznie wielu polityków, ja często to powtarzam, przyjęło taką zasadę, że problem sam się rozwiąże, bo po prostu ludzie poumierają. No bo przecież... Tak, ale w tych budynkach pozostają ich dzieci. Tak, to jest problem pokoleniowy. To jest pokoleniowy. I myślenie takie, że to pokolenie, no bo ja jestem tego pokolenia jeszcze trochę. Prosty przykład. Nas było 26 kierowników zakładów w Siewodzińskim Kombinacie. Dwadzieścia cztery rolne i dwa usługowe. Zostało nas dziesięciu niecałe. Za chwilę i nas nie będzie. Ale zostają dzieci, tych, znaczy nie nasze, bo akurat nie moje y, udało się, wykształciły się i akurat nie, nie są związane jedna ani drugie z rolnictwem, ale inni. W tych wsiach zostają, w tych miejscowościach. Gdzie tych ludzi przemieścimy? Stocznie zamknięte, kopalnie zamykamy. I gdzie ci ludzie pójdą? Jak kurników teraz to krzyk wielki. Ale nikt nie krzyczał o tym. A dwa, no nie ma, tak jak pani powiedziała, czegoś, co by powodowało, żeby ci ludzie mogli się skrzyknąć. No A związ... może po prostu trzeba zawstydzać polityków i podawać statystyki, ile osób odebrało sobie życie, i mówić to po prostu wprost, konkretnie, rok za rokiem, co się wydarzyło od 91 roku. Od 19 października, kiedy uchwalono ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która weszła w życie od 1 stycznia 1992, i po prostu pokazywać krok po kroku, co się działo i jaki problem mamy pokoleniowy. Bo to nie jest tylko problem wsi czy gmin na terenie, których były PGR, to jest problem ogólnokrajowy. A właściwie dzisiaj można powiedzieć, że w centrum Europy mamy największy sierociniec transformacji, grupę najbardziej wykluczoną. Zgadza Unii Europejskiej. Się. Zgadza się. Yy, ja powiem tak, yy, kiedy nastąpiło to yy, roz, yy, likwidacja PGR-ów, miałem przyjemność być w ramach współpracy z tego gospodarstwem, też współpracowałem po stronie niemieckiej i rozmawiam z tym yy, dyrektorem, a on mówi tak, że u nich oni muszą ziemię oddać, to tam po tego, ale nie, żeby zlikwidować całkowicie. Znam też gospodarstwo w Niemczech, Powstała z, z jako spółka pracownicza. Większość tak tam tak? funkcjonuje. Jest taka rzecz: 2300 hektarów, około 4000 sztuk bydła, i oni, oni mieli dotację. To też jest inna rzecz. On mi powiedział wprost: mówi, Słuchaj, bez dotacji nie ma nas. Mówi: jak wam nie pomoże państwo, to was też nie będzie. No. Miał te słowa. To, Tylko, że tutaj nie było w ogóle takiego pomysłu. Jak rozmawiałam z prezydentem Wałęsą i zapytałam. Czy był ktoś, panie prezydencie, kto przyszedł do pana i powiedział: Nie róbmy tego? To wprost powiedział pan prezydent, że nawet jeśli taka osoba by się pojawiła, to on by tak i tak nie posłuchał, bo to rolnictwo jego zdaniem nie miało żadnych szans na to, żeby, żeby funkcjonować. Pozostawię to bez komentarza, bo bym musiał brzydkie słowo użyć. Gdzie Pana została likwidacja państwowych gospodarstw rolnych? Nie została w Siebodzijskim Kombinacie. I myśmy w tamtym czasie, kiedy to się zaczęło, jako zespół kierowników tego podjęliśmy decyzję, że chcemy się sprywatyzować całym Kombinatem. I pojechała nas delegacja do Urzędu Marszałkowskiego, do Pana Wojewody, a Pan Wojewoda po pierwsze nie chciał nas w gabinecie przyjąć, Przyjął nas w sekretariacie i powiedział nam wprost krótko: Panowie, wy jesteście garbem komunizmu. Pomyślcie coś nad sobą. No, myśmy pomyśleli, skoro nie można, kiedyś kombinat powstał z PW. Czyli przy, podzielimy go. Tak, był kiedyś te, tego. Nie, bo wielu widzów nie, może, nie będzie wiedziało, co to jest PW. Przedsiębiorstwa wieloobszarowe. I później chcieliśmy, żeby może zakładami. Nie było żadnej dyskusji. Nie było mowy, żeby cokolwiek yy, szło, bo wtedy urzędy wojewódzkie tym tematem się zajmowały. Nie, koniec ma być rozwiązane i bez względu na konsekwencje. Be tak, nie, nie mówi wtedy o ludziach czy, czy tak dalej. I wtedy się zaczęła gospodarka rabunkowa, bo zaczęto wysprzedawać inwentarz, zaczęto sprzedawać. I teraz potężna niemal praktycznie na terenie kombinatu, jak było. Potężne stado owiec w różnych tego nie ma nic. Nie ma yy, świnie, no to tego. Ja powiem z własnego przykładu mojego gospodarstwa. Jak byłem wilkowie, na, od, odchodząc do kombinatu, yy, było 26 ciągników. Kupę inwentarza i tak dalej. Yy, fermalisów, suszarnia, yy, zielonek, yy, sortownia ziemniaków. I to wszystko pan y, udało się wybudować w czasie trwania gospodarstwa, czyli tak, w czasie. Jak warsztatem modernizacją tak. obiektów, jak modernizacja, budowa nowego warsztatu i obiektów tam innych y, starych, y, które trzeba było modernizować, przeznaczyć na, na magazyny tak, i tak. Tak, co, co wielu, wejdę panu słowo, przepraszam, co wielu pracowników też podkreśla, że te inwestycje to przecież były ich pieniądze. Tak. Bo, i trzynaste pensje były wielokrotnie przeznaczane właśnie na inwestycje, chociażby na budowę mieszkań. Tak. Był specjalny fundusz, czyli to był majątek wypracowany przez. Przez pracowników, ]ników. przez kupę lat tych, pracy tych ludzi. I tego majątku pozbawione. Jeszcze jest taka rzecz, każe się chwali się, że myśmy ludziom dali za symboliczną złotówkę. Tym ludziom do tych mieszkań trzeba było dopłacić. Sprzedano dla tych, którzy mieszkali w budynkach. Ale gdzie są ci ludzie, którzy mieszkali w swoich budynkach? Czy pobudowali się w międzyczasie? Im się nic nie należy, i, i tak samo jak tego. Widzi Ale jeszcze te... wróćmy do tego, yy, do, do tego majątku. W czasie trwania te, tego pana pobytu w gospodarstwie yy, udało się wybudować fermę Lisów. To był nowatorski tak. pomysł, tak? tak? Ale to znowuż powstał yy, z potrzeby. Bo było bydło, było bydło około półtorej tysiąca, padało. Bakutyl nie był w stanie odbierać i pewnego razu przyjechał do mnie dyrektor mówi... Ja mówię, panie dyrektorze, no w końcu coś z bakutylem trzeba zrobić. Bakutyl to, był, to było miejsce, gdzie które padłe zwierzęta, zwierzęta były, były utyliz utylizowane. utylizowane. A on co byś ty wymyślał? Ja tak mówię, no coś, by, co by ich jadło. Ja mówię, lisy jakieś? O, masz dobry pomysł. I tak rozmawiamy na podwórzu, a on mówi do kierowcy, mówi, Heniu, Ile masz paliwa w samochodzie? On tam odpowiedział: mówi, Jedziemy. A w innym powiecie, tam dalej, jeden z dyrektorów zaczął już też tym się tematem zajmować, już tam miało klatki i tak dalej. No i pojechaliśmy, tam oglądaliśmy. I to ja myślałem, że temat umarł. W jakimś tygodniu przyjeżdża zastępca dyrektora i coś się ze starym na wymyślał? Mówili, co wam się zachciało? Ja mówię: No, dyskusja była tylko tego. No wiesz, bo dał mi przykaz, że mam jechać do ciebie i mamy organizować fermę Lisów. I jaka du jak duża była ta ferma? Ferma 1500 samic. Tam mieliśmy trochę jenotów i tego. Suszarnia, I... sortownia, susz... tak, magazyn. Sorto przy askobloku przy, sor przy sortowni ziemniaków. Rozbudowa fermy owiec <kly> i no i ta modernizacja gorzenia, to już takie te rzeczy, które tego. I ile hektarów było w tym? 1665, jak dobrze pamiętam. Do końca. 1666 było PGR-ów, to prawie, że. No tak. tak. No z tym, że na początku było mniejsze, myśmy część tam gruntów przyjęli, około 200 paru hektarów. Także tutaj, yy, co mi się udało? Zawsze udawało mi się spotkać ludzi, współpracowników, bo nie zrobiłem tego wszystkiego sam którzy też mieli tą pasję, żeby coś tworzyć. Bo nawet jak powstawała ta słynna farma lisów, no wrzucone hasło, teraz trzeba było znaleźć miejsce, trzeba było tego. Dyrektor w międzyczasie załatwił, że w Poznaniu studiował yy, taki kierownika innego powiatu, syn, yy, z i specjalizację Fermy lisów, w Szczecinku. Znaczy w Poznaniu, a praktykę było w Czeszynku i tak w końcu, ponieważ wtedy można było zawrzeć umowę, więc została podpisana z nim umowa i był tak, że on studiując, praktykując w Czeszynku, dzwonił do mnie, czy przysłał listy, co trzeba kupić, co trzeba załatwić, gdzie, jak. W tamtych czasach różnie było z tym wszystkim i myśmy tak to załatwiali. Pierwsze listy, jak przyszły, to były klatki. Oświetliliśmy, bo w nocyśmy przywieźli teren y, ciągnikami. A karmy tośmy mieli na maszynce od mięsa. Takiej dużej. Nie? Bo tam przyszło chyba 100 samic i, i tego. I ta ferma rozrosła się do 1500. No teraz akurat nie, on pozostał to, na tej fermie, jest y, ferma indyków ma. Ale te budynki nie zniszczały. To, to ważne, że się budynki. Natomiast no, podwórze, które jest w ładaniu dzierżawców, z zachodu, no, oni tylko pole widzą i z pola wyciągnąć, natomiast budynki niszczają. No tak, w momencie, kiedy pojawiły się dopłaty, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, te ceny, ceny ziemi, ziemia stała się w cenie, o tak, bo na początku lat 90. kiedy mówiło się o tym, że rolnicy indywidualni chcą powiększać swoje gospodarstwo, to wielu ministrów rolnictwa z lat 90. mówiło o tym, że, przepraszam, że nie było zainteresowania, no bo nie było dopłat, no, Wielu też nie potrafiło gospodarować na tak dużych obszarach, bo jednak trzeba było do tego mieć ogromną wiedzę, doświadczenie, żeby ogarnąć umysłem tak, tak duże gospodarstwa. Dzisiaj jesteśmy, Pani Krzysztofie, właściwie w sytuacji, w której ludzie tracą z roku na rok coraz większą wiarę, że cokolwiek może się pojawić, choć mówię, że czasami im jest trudniej, tym często powtarzam, że jest lepiej, że to jest jeszcze większe zacięcie, powinno być ze wszystkich stron, ale mówię tu o, o środowisku, i pańskim, i moim, i wszystkich osób, które działają na rzecz środowiska popegierskiego, żeby upominać się i sprawę zadośćuczynienia, odszkodowań tej grupie społecznej po prostu postawić na, na pierwszym miejscu i systemowe rozwiązania dla wszystkich tych, którzy tam mieszkają, żyją. I chcą tam też żyć, bo wielu chce po prostu tam żyć. To jest ich miejsce na Ziemi. Yy, zgadza się. Ja uważam, że dopóty nie zrobi się to, co my cały czas jako związek sugerujemy yy, i sygnalizujemy wszystkim władzom, żeby przeprowadzić inwentaryzację. To nie może być tak, jak onego czasu, jeszcze ministrem był pan Sawicki, byliśmy na spotkaniu i yy, zapadła decyzja, że będzie przeprowadzona inwentaryzacja. Myśmy chcieli to zrobić, to bobiony cały kraj, żebyśmy w podstawie militaryzacji mogli opracować kierunki postępu działania. No tak, bo najczęściej politycy mówią, nie wiadomo właściwie. No tak, jak zresztą byliśmy na spotkaniu w Sejmie, gdzie wiceminister pracy, polityki, rodziny pracy i polityki społecznej powiedział, że trudno powiedzieć, gdzie są ci ludzie, gdzie są te miejsca, bo swego czasu była reforma administracyjna kraju. Pan pewnie no. pamięta to, to, to zdanie. Yy, I... W to jest przerzucana, ta odpowiedzialność, no to teraz liczymy się, przerzucana jest na środowisko, które przecież nie dysponuje środkami, nie ma żadnego wsparcia. Sama mówi, no, ludzie, którzy należą też do związku nie mają pieniędzy, bo są emerytami, mają małe emerytury. To są ludzie bardzo często już schorowani. A przecież bardzo prosto, od tego jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, żeby przeprowadził taką inwentaryzację, bo przecież przejmował oprócz budynków, ziemi, e, przejmował też e, Właśnie też ludzi. Ja uważam, wracając do tego spotkania, zapada decyzja, że będzie robione, mamy przygotować plan i wszystko. Po jeszcze, do tego się przymierzyli, czy nie robić, otrzymujemy informację, że nie, nie będziemy my robili, będzie robił to Uniwersytet Warszawski. Zostało to Uniwersytet Warszawski podjął się. Zostało to zrobione nie na cały kraj, tylko wybrane pięć powiatów w kraju. I najlepsze, nie wiem czemu akurat wybrany został, hotel Holiday na podsumowanie. Tam te panie, które prowadziły te badania, no, wygłosiły swoje referaty. i Zdążył tylko się załapać na wypowiedź. Dyskusji, bo później dyskusja poseł z Warmińsko-Mazurskiego, już nie pamiętam nazwiska, i drugi poseł Kalemba, ale mu przerwano już, bo czas bo czas sali się kończy. Proszę tam, kawach, ciasteczka, możecie i tego. Pytanie, po co było robić tam? Jest później, byliśmy jako związek u pani minister Fedak, ja ten temat podniosłem. Mnie to po co, bo chcieliśmy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ponieważ są z Lubuskiego, no więc tak, jak już tak udało nam się tam do nich wprosić. Jest program zaczęliśmy, dyskutowali, przedstawiamy. Ona usłyszyła, że to, poprosiła asystenta, coś mu tam szepnęła na ucho. On poszedł, za chwilę wrócił, bo mówimy, że jakie pieniądze chcielibyśmy wiedzieć. On wrócił, szepnął jej na ucho. Ona powiedziała, że nie powie nam, bo musiałaby bardzo brzydkie słowo użyć. Zostały znowuż pieniążki, nie tak yy, wydano, nie, nie robiąc pełnego odwołania. Myśmy próbowali samo województwo lubuskie, poprzez Urząd marszałkowski. dogadaliśmy się z Łądziecetem Zielonogórskim, ale też powiedziano mam, że no, są inne instytucje w województwie, które się też na tym znają, nie będzie tego robione. nam się rozchodzi nie statystycznie ściągnąć wyniki z gmin, tylko pojechać w teren, opisać, sfotografować. I pokazać tą rzeczywistość. I na tej podstawie tej rzeczywistości opracować. Bo może stoi obora jakaś, czy jest to jakiś inny budynek, który można stworzyć jakąś grupę ludzi, zaproponować im produkcję jakąś, czy jakąś działalność. Ale to trzeba pomóc. Pomysłów jest wiele, ale to musi być grono osób, które by się tym zajęło i tym żyło. Bo my przez związek nie potrafimy wszystkiego przerobić. Ja powiem prosty przykład. Będąc we Francji rozmawiam z rolnikiem, bo tam już dopłaty, limity i tak dalej. I patrzę, że w stodole jest wydzielone króliki chłopami, a bo to nie są limity, to ma jego dodatkowy dochód. Znaczy, może jakieś małe fermy, nie bo my w Gibraltar, nie popadajmy fermy królików czy, czy innego rzeczy, ale ktoś by musiał tym koordynować, tymi ludźmi pokierować. Musiały być jakieś stworzone mechanizmy. Czyli można wypracować. Ale, ale to jest proste Panie Krzysztofie. Wielokrotnie jako środowisko też podejmujemy ten temat, że warto potraktować ludzi z byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych tak jak potraktowano y, rolników i ich rodziny. Skoro dziecko rolnika może otrzymać premię w wysokości 150 tysięcy na start, y, to dlaczego nie dziecko byłego pracownika PGR? Przecież y, y, praca ludzi w PGR-ach nie różniła się niczym, to nie było tak, że pagiery były usytuowane nie wiem, 3 metry pod ziemią, a gospodarstwo rolnika indywidualnego 3 metry nad ziemią. To była ta sama praca wykonywana w polu, ciężka praca rolnika, zarówno jednych, jak i drugich. I to jest proste, teraz tylko trzeba do tego woli politycznej, ale też i społecznego zrozumienia, że Polsce po prostu nie opłaca się w żaden sposób marginalizowanie, Ludzi, którzy mają kompetencje i miejsc, w których można rozwijać przedsiębiorczość i rozwijać te miejsca. Więc ja wierzę w to, że, że to się stanie i też bardzo dziękuję za, za to, co Państwo robicie na rzecz tej grupy społecznej, bo w końcu wszyscy z niej jesteśmy. I istotą jeszcze jest to, żeby wskazywać, no jest przecież 16 oddziałów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. My mówimy o tym, że odbijamy się od ściany do ściany, żeby zrobić inwentaryzację. Krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa poprzez swoje właśnie oddziały regionalne powinien też wspierać takie działanie, i ja mam nadzieję, że będzie, że będzie wspierał. Bardzo Wspiera sprzedaż. Ziemi. Póki co wierzę, że, 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 to, że to się zmieni. To też jest nasza, y, nasze zadanie, żeby, żeby się o to upominać. Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję za, za spotkanie, za rozmowę. A Państwa zapraszam na kolejny program Jestem z Dziękuję ślicznie. Za to, podjęła Pani temat naszego środowiska. Sama jestem z niego. Dziękuję no. bardzo. Także miejmy nadzieję, że coś może się ruszy. Oby... Oby. No, nie było tak, że ten program, który był, te dwie, yy, spotkanie w Sejmie, to było chyba trzy, ja na dwóch byłem. I teraz, do, ponieważ pani Rękiewicz nie ma, no, była propozycja z kancelarii Sejmu, no to znajdziecie posłów, którzy by chcieli się to włączyć. No Znaliśmy jednego u nas, nawet takie spotkanie zrobiliśmy jakże, pięknie, ładnie. I teraz dzwonię do niego dwa dni temu, mówię panie pośle, jak jest sprawa? Czy pan dalej chce ten temat... Ty w Sejmie to. Mówi, no, ty chyba nie, mówi, bo jest taka rzecz. Dostaliście 250 milionów. O co wam jeszcze chodzi? Nie ma dyskusji. <grystanie> dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.